Chcesz robić animację, ale za każdym razem, kiedy klikasz w klatkę kluczową, to nic się nie dzieje i. wszystko się sypie. Tekst to odlatuje gdzieś na bok. Animacji nie ma. Generalnie jest masa problemów z tymi klatkami kluczowymi. Spokojnie, dzisiaj wytłumaczę to po ludzku. Zanim przejdziemy do Kapkata, muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Klatki kluczowe odpowiadają za każdą animację, każdego elementu w każdym programie, bo nieważne, czy się tego w Kapkacie. Jak później pójdziesz do After Effecta, Premiere Pro czy jakiegokolwiek innego programu, to klatki kluczowe będą takie same. A klatki kluczowe służą temu, że stawiasz jedną, potem stawiasz drugą i pomiędzy nimi dzieje się animacja. Jest to bardzo proste, w teorii może nie, ale w praktyce tak. Pierwszą animacją, jaką chcę Wam pokazać, to jest tak zwany zoom in, czyli to co widzicie teraz, kiedy ekran się delikatnie przybliża. Bardzo często spotykany efekt, ale można też zrobić zoom out, kiedy ekran się oddala. Albo zoomin, który widzicie teraz, jest to po prostu bardzo szybko. Różnica jest taka, że jeżeli postawimy klatki kluczowe blisko siebie, to robimy bardzo szybki zoomin, bo trwa krótko. Ale jeżeli klatki kluczowe od siebie oddalimy, to ten czas trwania animacji jest długi. I w teorii to ciężko wygląda, ale zobaczcie praktykę. I teraz zobacz, w Kapkazie, jak i w innych programach klatka kluczowa wygląda właśnie w ten sposób. To jest taki mały rąb po prawej stronie od elementów, które można animować. A animować można właściwie wszystko. Bo zobaczcie, możemy animować skalę, możemy pozycję, Obrócić możemy, możemy zrobić bardziej przezroczysty film. Kiedy przejdziemy do innych zakładek, tu również mamy klatki kluczowe, które odpowiadają na przykład za przyciszanie lub podgłaszanie naszego wideo. Możemy animować właściwie wiele, wiele więcej rzeczy, bo na przykład jeżeli przejdziemy do zakładki dostosuj, to tutaj możemy bawić się kolorystyką filmu i możemy bardziej pracować nad kolorystyką, ale zmiennie i płynnie w zależności od tego, jak działamy klatkami kluczowymi, bo one też tutaj są. Zróbmy najszybszy przykład na świecie, czyli powiększenie wideo.

No bo to jest najczęściej używane. Kiedy przejdziemy do kapkata i mamy zaznaczone wideo, ja sobie po prostu to przybliżę, widzę całą moją ścieżkę. Zaznaczam ją, żeby pojawiły mi się wszystkie opcje po prawej stronie i to, co my chcemy zrobić, to powiększyć, czyli musimy użyć klatki kluczowej od skali, ale również chciałbym trochę przesunąć nasze wideo, więc pozycja też jest niezbędna. Mógłbym zaznaczyć obie, ale jednocześnie jest jedna, która zaznacza wszystkie trzy, łącznie tą z rotacją. I teraz zobaczcie, pojawiła się klatka kluczowa na początku mojego filmu, przesunę wskaźnik nieco dalej, to co mówiłem, jedna jest tutaj, a druga jest tam. Nie działa jedna klatka kluczowa. Jeżeli klikniesz jedną, to po prostu nie zadziała, więc musisz mieć minimum dwie. I teraz tutaj chciałbym powiększyć moje wideo, to jest po pierwsze, czyli przesuwam wskaźnik skali, po drugie przesunę, czyli zmienił mi się współrzędne na oczywiście pozycji, bo zmieniłem, gdzie to wideo ma się pojawić i teraz zobaczcie, że pojawiła się automatycznie druga klatka kluczowa, dlatego że kapka zauważył, że robimy coś właśnie z tymi elementami, które wcześniej Pokazaliśmy mu klatkę kluczową startową, to będziemy animować, to masz zmienić. No i teraz pomiędzy jedną klatką kluczową a drugą zobaczcie, dzieje się animacja. I okej, okay, wszystko jest super, jeżeli teraz to puszczę. Skąd w ogóle wzięło się to całe zamieszanie? Widzicie, nasza animacja idzie powoli. Natomiast jeżeli tą klatkę kluczową przesunę bliżej, to animacja będzie trwać ta sama, ale o wiele krócej. Po prostu będzie trwać krócej na linii czasu, więc będzie szybciej. Skąd w ogóle wzięła? widzicie, zoom jest o wiele szybszy? A to dlatego, że musicie zapamiętać jedną rzecz. Jeżeli klatki kluczowe są blisko, to animacja trwa krótko. Jeżeli te same klatki kluczowe oddalimy od siebie, to ta sama animacja, ten sam ruch rozciągamy w czasie, czyli po prostu będzie trwać to dłużej. Kolejny tip, który bardzo, ale to bardzo może Wam się przydać, to zobaczcie, że teraz nasza animacja jest dość statyczna. Skąd w ogóle wzięło się to. Widzicie, ta animacja wchodzi liniowo, nie ma żadnego przyśpieszenia na końcu, na początku, ale możemy to bardzo łatwo zmienić. I tutaj polecam, naprawdę polecam się tego nauczyć, bo to jest bardzo profesjonalne. Pokażę Wam dwie metody. Pierwsza, najbardziej prosta, to kliknięcie prawym klawiszem w klatkę kluczową i macie tutaj po pierwsze trzy takie standardowe od wejścia, czyli po prostu łagodne wejście. Jeżeli to kliknę, zobaczcie, że. Nasza animacja od początku przyspiesza. Nie jest tak, że statycznie wchodzi z tą samą prędkością, tylko po prostu przyspiesza. Zobaczmy to jeszcze raz. Łatwo to zauważyć. Kolejna to jest łagodne wyjście. Czyli będzie spowalniać na samym końcu. Zobaczcie, że o wiele wolniej wjeżdża animacja na samym końcu. Po prostu spowalnia. O wiele inaczej to wygląda, ruch jest bardziej płynny, bardziej fajny, według mnie naprawdę warto to znać. Kolejna rzecz, możecie oczywiście kliknąć pokaż wszystkie ustawienia i pojawia Wam się takie okno, gdzie mamy wszystkie krzywe, wszystkie preferencje, czyli mamy możliwość samemu dopasować, jeżeli będę klikał, to zobaczcie co się dzieje, każda animacja będzie nieco inna. Skąd w ogóle wzięło... Widzicie jak szybko wjechało, a potem spowolniło? Na odwrót jest oczywiście w drugą stronę. Skąd w ogóle wzięło się. Wolno się zaczyna ta animacja, więc przetestujcie sobie, bo te animacje naprawdę pomagają, żeby nasze wideo, czy też wasze wideo, było mega profesjonalne. A jeżeli chcecie robić to bardziej profesjonalnie, to możecie to robić drugą metodą, czyli po prostu kliknąć prawym klawiszem i macie tutaj: pokaż animację o zmiennej prędkości, ewentualnie skrót klawiszowy, to jest ALT-K. Tutaj otworzyły nam się te elementy, które animujemy, czyli skala, plus pozycja na osi współrzędnych X i Y, czyli pionową i poziomą. I teraz tak naprawdę możemy tutaj złapać za tą klatkę i ten wąsę możemy samemu dopasować jak ma wyglądać animacja. Jest to bardziej profesjonalne, ale bardziej manualnie wpływamy na to jak nasza animacja wygląda, więc jeżeli chcecie być pro to nauczcie się tego, a jeżeli chcecie żeby się nauczyć to dajcie znać, nagram o tym odcinek inny, bo to trochę dłużej trzeba pogadać. Musicie pamiętać o jednym. Animacja to nie tylko transformacja w postaci przesuwania czy przybliżania. Możecie usunąć kolor, przyciszyć, przyciemnić. Jest masa rzeczy, które można zrobić za pomocą klatek kluczowych. I teraz zobaczcie, mamy drugi film, w którym no, ktoś tam jedzie na rowerze. Zaznaczam ten film i chciałem usunąć w pewnym momencie z niego kolor. Więc kiedy zaznaczam go, przechodzę do zakładki Dostosuj i mamy tutaj taką opcję, właśnie jak Dostosuj. Są różne suwaki i każdy z nich ma klatkę kluczową. Możecie zaznaczyć wszystkie, a możemy zaznaczyć tylko jeden. Nas interesuje usunięcie koloru, więc zaznaczam oczywiście nasycenie. Klatka kluczowa pojawia się na naszym filmie. Przesuwam wskaźnik kawałek dalej i usuwam całkowicie kolor z naszego filmu. I zobaczcie, że teraz, kiedy puszczę nasz film, to wygląda to w ten sposób. Jedzie, 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 no i nagle koloru nie ma, to dlatego, że animacja zadziała się w tym momencie. Więc jak widzicie, można na przykład usunąć kolor w sposób bardzo fajny i bardzo płynny za pomocą klatek kluczowych. Kolejna rzecz. Zobaczcie, że mamy film, w którym no, ludzie sobie chodzą i chcielibyśmy kogoś śledzić. Widzimy, że na przykład ten gość ma telefon i chcielibyśmy zobaczyć, co on robi. Więc kiedy przybliżam sobie i znajduję go na przykład w tym momencie, to oczywiście to odpowiada za przybliżenie, czyli transformację i przesuwanie kamery. Więc zaznaczam nasz film, przechodzę oczywiście do zakładki Film Podstawy, klikam Transformację i na przykład w tym momencie, kiedy mamy już pierwszą klatkę kluczową, przesuwam kawałek dalej. Przybliżam za pomocą skali i przesuwam nasz obraz tak, żebym widział naszego pana centralnie tutaj w środku naszego kadru. I teraz, kiedy będę przesuwał sobie, cały czas próbuję utrzymać go w środku. Zobaczcie, za każdym razem, kiedy coś zrobię, to stawia się klatka kluczowa automatycznie, dlatego że Kapkad wykrywa, że coś robimy, coś robimy z transformacją. A że mamy to zaznaczone, no to wie, że to jest animacja. Więc przesuwam dalej i cały czas utrzymuję naszego gościa w środku. I teraz, kiedy animację zrobiłem, zobaczcie, kiedy puścimy nasz film, no wygląda to w ten sposób. Mamy przybliżenie i widzimy, że cały czas śledzimy naszego gościa, co jest mega fajne, no bo może się przydać w niektórych sytuacjach, a na koniec oczywiście oddalamy cały film. Kolejna bardzo przydatna rzecz jest taka, że klatki kluczowe również można stawiać na przykład na ścieżkach tylko i wyłącznie z dźwiękiem. Przerzućmy sobie linię, po prostu tutaj dźwiękową ścieżkę, gdzie mamy, widzimy jakąś muzykę, kiedy to puszczę no to mamy jakiś dźwięk. Jak widzicie, możemy do tego po prostu zrobić jakąś animację, na przykład przyciszyć, no bo jest film, w którym pokazujemy coś, ale jest film, w którym ja coś mówię. No, i nas nie słychać, więc możemy na czas, kiedy coś mówię, po prostu to przyciszyć. Więc zaznaczam nasz film, oczywiście ścieżkę dźwiękową nieco przed, zaznaczam, automatycznie wszystko tutaj jest. Oczywiście jest dźwięku, więc zobaczcie, mamy klatki kluczowe i mam możliwość na przykład zmienienia głośności. Kiedy teraz mamy 100%, czyli 0 dB, klikam w tą oczywiście klatkę kluczową, ona się tutaj pojawia. Przesuwam dalej do momentu, w którym widzę, że zaczynam coś mówić. I na przykład robię minus 34 dB. I teraz zobaczcie, że kiedy puszczę nasz film, to automatycznie będziemy słyszeć, że nasza muzyka się wycisza. Skąd w ogóle wzięło się to całe zamieszanie? Otóż muzyka cały czas leci, więc tak naprawdę mamy muzykę. Tylko nieco ciszej. I teraz, żeby ją przygłosić, przechodzimy na sam koniec filmu, mniej więcej pod koniec. Oczywiście stawiamy klatkę kluczową, kolejną, dlatego że od tej klatki kluczowej do tej ma się nic nie dziać. Pamiętajcie, że tutaj stawiacie sami manualnie, bo jeżeli coś zmienicie, to od pierwszej klatki do końcowej będzie się coś dziać. Jeżeli nie chcecie, to od tej klatki do tej klatki po prostu musicie postawić sami. Tu ma się nic nie dziać. Kapkat musi o tym wiedzieć. I teraz przechodzicie kawałek dalej i podgłaszacie na przykład do niech będzie 0 decybela znowu i zobaczcie, że teraz kiedy coś teraz mówię w polityce prywatności aplikacji TikTok, no i tak. Animacja jest prosta. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam parę rzeczy, a jeżeli nie, to na dole oczywiście piszcie pod komentarzem. Znaczy pod filmem. A i na koniec jeszcze taka informacja, że animacje możecie stawiać do wszystkiego. W postaci możecie wstawić własne zdjęcie, możecie wstawić film, możecie zrobić z naklejką, z efektem, właściwie ze wszystkim możecie robić animacje. Klatki kluczowe to jest podstawa animacji. Pamiętajcie o tym. Wiem, że na początku wydaje się to trudne, ale jeśli poświęcisz chwilę czasu na to, żeby się tego nauczyć, to zaprocentuję w milionie procent. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Jeżeli tak, to oczywiście zostaw suba i lajka. Przeważnie o to nie proszę. Dlatego żegnam się szybko i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.